warto tę niecodzienną przygodę dokładniej opowiedzieć. Czytanie na głos, muzyka na żywo oraz giełda książek to tylko część atrakcji przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną na terenie Galerii Handlowej Platan z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Pomysł na taką akcję wziął się z tego, że chcę pokazać, że w mieście Zabrzu biblioteka istnieje, Miejska Biblioteka Publiczna istnieje i działa bardzo prężnie. Czytelników mamy w różnym wieku, od najmłodszych dzieci, tak naprawdę niemowlaków, po ludzi naprawdę bardzo starszych, które osiągają wiek na 80-90 lat. Młodzież szkolna, która wiadomo, że korzysta z naszych zbiorów, choćby z racji lektur, które nadal obowiązują w szkołach. No i ludzi, mnóstwo, którzy czytają dla przyjemności. Dzieci z dużym zainteresowaniem przysłuchiwały się czytanym na głos lekturom. Janek Kos przez 21 godzin odcinków nie schodzi właściwie z ekranu. To wokół jego przygód osnuta jest akcja serialu. Najbardziej lubię czytać Harry'ego Pottera, ponieważ bardzo lubię książki fantastyczne i przygodowe. Lubię też takie różne sceny, w których się dużo dzieje, że to jest takie ciekawe i wciągające. Interesuje mnie bardziej książka, ponieważ książka bardziej rozwija wyobraźnię, a w filmie jest przedstawione to, jak to sobie wyobraża reżyser. A tak to możemy sami sobie myśleć, jak wygląda każda postać, zamek, w którym się dzieje cała historia. Dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej udział w imprezie to możliwość aktywnego spędzenia czasu poza ośrodkiem. Jestem instruktorem terapii zajęciowej z Domu Pomocy Społecznej nr 3 z Zabrza. Przyszłam tutaj na to przedsięwzięcie z moimi mieszkańcami i uważam, że to jest świetna impreza, ponieważ nie tylko mają kontakt z tą książką mieszkańcy przez bibliotekę, ale dzięki temu mogą sobie z tą książką jakby spotkać się również przy okazji takiego kontaktu ze społeczeństwem, ze społecznością tutaj naszą zabrzeńską. Bibliotekarze mają nadzieję, że akcja przeprowadzona w tak atrakcyjnej formule zaowocuje wzrostem czytelnictwa i zwiększy zainteresowanie książką w każdej postaci.